Every time I come to Dandenong Polish Church, każdego razu kiedy jestem w kościele Dandenongu, I am excited. Jestem podekscytowany. If I was to compare my appointment here with marriage, ja to porównuję te moje mój appointment, to znaczy moje mój pobyt tutaj do małżeństwa. This is like a honeymoon for me. To dla mnie, jak wiecie, ten miesiąc miodowy. I enjoy. Ja rozkoszuję się tym. Dandenong Polish Church. Tym kościołem Dandenongu polskim. And let me tell you, I want to extend this honeymoon forever. Powiem wam tak, ja chciałem ten honeymoon, ten miodowy miesiąc przedłużyć na zawsze. Well, some tell me, Vadim, don't be too excited. Niektórzy mówią, Vadim, nie bądź taki podekscytowany. Because we have sharp teeth too. Dlatego, że my też mamy ostre zęby. And tongues, you know. I mamy również języki ostre. Very sharp. Sharp tongue. But don't worry. What I will do. Ale nie martwcie się. Będzie dobrze. I will use only one method how to deal with you and how to treat you. Ja będę używał tylko jednej metody, jak z wami się zachowywać, jak was traktować. I will love you all and I will melt any problems in love. Ja będę was kochać wszystkich i nie będę miał problemu z nikim. Okay. Well, today's presentation, today's kazanie. Dzisiejsze kazanie, prezentacja. Is be like Bereans. Bądźcie jak Berejczycy. Let's open the book of Acts. Otwórzmy Księgę Dzieje Apostolskich. Chapter 17. 17 rozdział. Verses 10 and 11. 10 i 11 wiersz. Okay. The book of Acts. Chapter 17. Dzieje Apostolskie 17 rozdział. Verses 10 and 11. 10 i 11 wiersz. And let's read them phrase by phrase. I czytajmy zdanie za zdaniem. As soon as it was night, zaraz w nocy, the believers sent Paul and Silas away to Berea. Bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. On arriving there, kiedy tam przybyli, they went to the Jewish synagogue. Weszli do synagogi żydowskiej. Now the Berean Jews, Berejczycy żydowscy, were of more noble character than those in Thessalonica. Byli bardziej szlachetni niż ci, którzy byli w Tesalonice. For they received the message with great eagerness. Przyjęli słowo Boże z wielką gotowością. And examined the scriptures every day. I codziennie badali Pismo Święte. To see if what Paul said was true. I sprawdzali, czy to, co Paweł mówi, jest prawdą. Let's pay some attention to this text. Zwróćmy uwagę na pewne słowa w tym tekście. The early church first started in Jerusalem. Pierwszy kościół rozpoczął się w Jerozolimie. And then the Christian message spread around the entire Roman Empire. A później chrześcijaństwo rozpowszechniło się na całym Imperium Rzymskim. And most new Christians continued to worship in the synagogues. Większość chrześcijan po prostu uczęszczało do synagogi. In many synagogues you still had Jews who did not believe in Jesus. W synagodze byli Żydzi, którzy nie wierzyli w Jezusa. And you had Jews who believed in Jesus as the Messiah. I również byli Żydzi, którzy wierzyli w Jezusa jako Mesjasza. Also sometimes pagans also came and visited the synagogues. Czasami poganie odwiedzali też te synagogi. And if you read the book of Acts, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, most of Paul's Sabbath ministry was in synagogues. Większość kazań, prawda, to co kazał apostoł Paweł, było w synagogach. Now, if you look at chapter 17, kiedy patrzycie na rozdział 17, look at the geography of Paul's travel. Popatrzcie na geograficzne, prawda, powiedzmy, podróżowanie apostoła Pawła. At the beginning of the chapter, Paul is in Thessalonica. Na początku tego rozdziału Paweł jest w Tesalonikach. In the middle of this chapter, he is in Berea. W środku tego rozdziału jest w Berei. But in the major part of this chapter, Paul is in Athens. A większość część tego, prawda, rozdziału jest w Atenach. Okay. We are not going to pay a lot of attention to Thessalonica or Athens. Nie zwrócimy za większej uwagi na Tesaloniki i Ateny. We will focus on Berea. Ale skoncentrujemy się na Berei.
What was so in this passage the church in Thessalonica is mentioned. Wiecie, w tym właśnie urywku Pisma Świętego Tesaloniki są wymienione. What was so interesting about the believers in Thessalonica? Co było takie interesującego w uwierzących w Tesalonice? The church in Thessalonica was a very, very nice church. Wiecie, kościół w Tesalonice był bardzo fajnym kościołem. People there were kind, loving and caring. Tam ludzie byli bardzo kochający, prawda, i dbający o siebie nawzajem. This church was a church that every pastor wants to have. Ten kościół to każdy pastor chciał mieć taki kościół. Can you imagine that you are all pastors? Wyobraźcie sobie, że wszyscy jesteście pastorami. Let's say there is 100 pastors in this church today. Powiedzmy, że jest setki pastorów w tym kościele. And someone comes to you. I ktoś przychodzi do was. And says that here's a time machine. To jest taka maszyna czasu. And we will send you back to the first century. I was, że tak powiem, wrócimy do pierwszego wieku. And you will appoint you to any church from the New Testament. I będziecie przeznaczeni do jakiegokolwiek kościoła w tamtym okresie. Which church would you like to be appointed to? Do jakiego kościoła chcielibyście być przeznaczeni? If you're appointed to Jerusalem, gdybyście byli przeznaczeni do kościoła w Jerozolimie, it's quite likely that you may not even live. Prawdopodobnie nawet byście nie mogli nie żyć tam. If you are appointed to the church in Rome, gdybyście byli przeznaczeni do Rzymu, you will have to deal with issues between the Jewish people and the pagans in the church. Tam byście się musieli, prawda, rozprawiać z Żydami, prawda, pogańskimi i Żydami, prawda, Żydami. There's also one church that most pastors would avoid. A większość kościołów to pastorzy by nawet nie chcieli tam patrzeć w tamtym kierunku. It's the church in Corinth. Na przykład kościół w Koryncie. Because when you come to Corinth, kiedy byście pojechali do Koryntu, the church members will tell you, I don't know who you are. Powiedzieliby ci członkowie, nie wiemy, kim jesteś. One church member will say, I am of Paul. A ktoś powiedział, ja jestem Paweł. The other person will say, I am of Apollos. Przepraszam, ja jestem Pawłowy, a ja jestem Apollosowy. In fact, in our church we fight all the time. Praktycznie to tam była ciągle walka. If you go to Colossae, gdybyście pojechali do Koloszan, you will see that the church members are giving you all sorts of philosophical strange ideas. Tam byście doświadczyli różnego rodzaju filozofii, dziwnych filozofii. Young Christianity was not problem free. Chrześcijaństwo, wczesne chrześcijaństwo nie było obce, znaczy nie było tak, że nie było problemów. And you see that Paul is writing his letters to all these different churches. Widzicie, apostoł Paweł pisze list do wszystkich tych kościołów. These letters are sent to tackle and solve certain challenges and problems. I w tych listach Paweł dotyka różnego rodzaju problemów, różnych rzeczy, które dotyczą tych kościołów. Like the letter to Romans is dealing between the Jews and the pagans in the church. List do Rzymian, tam jest, prawda, problem, który występował pomiędzy poganami a Żydami. The church at Corinth was so problematic that it required two letters. The church in Corinth was so problematic that it required two letters. Kościół w Koryncie miał tyle problemów, że wymagało to, aby apostoł Paweł napisał dwa listy do niego. Okay. But there are two very beautiful letters in the New Testament. Są dwa piękne listy w Nowym Testamencie. There are two letters to Thessalonians. To są dwa listy do Tesaloniczan. In those letters Paul does not talk about the problems of that church. Tam Paweł nie mówił o żadnych problemach w tych kościołach. And I think if I was asked, we send you to the first century. Gdybym ja był wysłany do pierwszego wieku, I would say, send me to Thessalonica. To poprosiłbym, wyślijcie mnie do Tesaloniczan. Because that's where everybody wants the second coming of Christ. Dlatego, że wszyscy tam czekali na przyjście Jezusa Chrystusa. Because the two letters to Thessalonians, they talk more about the second coming than any other letter. Dlatego, że w tych dwóch listach apostoł Paweł mówi o przyjściu Chrystusa więcej niż wszystkich innych. In his letters to Thessalonians, he is giving a lot of encouragement, a lot of hope. W tych listach jest dużo zachęcenia, nadziei. So Thessalonica was a church that was very kind, smiling and nice. A więc ten zbór w Thessalonikach był bardzo taki miły, uśmiechnięty, fajny kościół. And then we find another church. I wtedy znajdujemy inny kościół. It's a church in Berea. To jest kościół w Berei. In fact, this is the only time in the New Testament that this church is mentioned. To jest jedyne miejsce, gdzie ten kościół jest właściwie wspomniany. And this church is mentioned and there are only two verses dedicated to it. I
Dla tego kościoła zostały poświęcone tylko dwa teksty. What was so interesting about the church in Berea? Co było takiego interesującego w tym kościele w Berei? And why is it that there is no letter to Bereans in the New Testament? I dlaczego nie ma listu skierowanego do Berejczyków? Let me suggest to you that the church in Berea was a very strong congregation. Powiedzcie, że zasugeruję wam, że ten kościół był bardzo mocnym zgromadzeniem, zborem. And what was the strength of that congregation? A co tworzyło tą siłę, moc tego zgromadzenia? The Bible tells us. Biblia nam mówi, that the church loved to study the scripture. Że ten kościół lubiał, kochał studiować Pismo Święte. In fact, it had a lot of mature members. Tak naprawdę miał takich bardzo dorosłych, mature, to jest znaczy dojrzałych, prawda, chrześcijan. That even when the greatest apostle of the first century. Nawet ci wielcy apostołowie pierwszego wieku. And he started preaching in that church. Kiedy głosili w tym kościele. When he finished preaching, kiedy skończyli kazanie, the church members all lined before the big scrolls of scripture. Oni tworzyli wielką kolejkę, prawda, ze zwojami z Pisma Świętego. They said, let's check what he said. Is it true or not? Wiecie, i mówili, sprawdźmy, czy to prawda jest, czy nie, co on mówił. They were checking the apostle himself. Oni sprawdzali apostołów. Against the highest authority on earth. Ten najwyższy autorytet, tym najwyższym autorytetem na świecie. The Word of God, the Bible. To jest Słowem Bożym, Biblią. And as you know, the Book of Acts is written by Luke, the Dr. Luke. Wiecie, że dzieje apostolskie zostały napisane przez apostoła Łukasza, Ewangelistę Łukasza. And Luke also wrote the Gospel of Luke to us. Oczywiście on napisał też Ewangelię Łukasza. And we know that in many cases in the New Testament, if there is many problems, you have a lot of text. Wiecie, jeżeli prawda są jakieś problemy, no to jest wiele różnych sprawdzian. But where you don't have a lot of problems, you have very little information. Jeżeli jest mały problem, jest bardzo mało informacji na ten temat. Well, not every pastor will want to be appointed to the Berean church. Wiecie, nie każdy pastor chciałby być, prawda, przeznaczony do kościoła w Berei. Because as the pastor, I want to stand in front of you. Jako pastor chciałbym stanąć przed wami. And I want everybody to be excited about my preaching. I chciałbym, żeby wszyscy się, prawda, ekscytowali moim kazaniem. I want you to receive everything I say and be happy about it. Ja chciałbym, żebyście to przyjęli, co mówię, i wszyscy byli zadowoleni. My ego doesn't want to be criticized. Moje wiecie, ego nie może być krytykowane. Am I willing to be inspected and checked every time I'm here in the pulpit? Czy ja muszę być sprawdzany za każdym razem, kiedy występuję tutaj za pulpitem? Well, can you imagine another scene? Picture. Czy możecie sobie wyobrazić inny obraz? As you know, the Book of Acts is written by Luke. Wiecie, Księga Dzieł Apostolskich jest napisana przez Łukasza. And Luke was accompanying Paul in his travels and journeys. A Łukasz towarzyszył apostołowi Pawłowi, prawda, w jego podróżach misyjnych. And he used to write the Book of Acts as they traveled. I on pisał tą księgę, kiedy oni podróżowali. And can you imagine one evening Luke and Paul are talking to each other? Wyobraźcie sobie, że apostoł Paweł z Łukaszem rozmawiają jednego wieczoru. And Paul says, by the way, Luke, can you please mention that Bereans were actually much smarter than those in Thessalonica? I apostoł Paweł mówi do Łukasza, słuchaj, wspomnij na temat, prawda, o tych Berejczykach, że oni są mądrzejsi niż inni. Paul was impressed by the knowledge of scripture of the Berean church. Że, prawda, apostoł Paweł był, prawda, tak, wiecie, zainspirowany tą znajomością Pisma Świętego przez Berejczyków. Well, let me tell you that I believe that to be appointed to the Berean church would be the best appointment of all. Wiecie, gdybyście byli przeznaczeni do, prawda, do kościoła w Berei, byłoby to chyba najlepsze miejsce, do którego moglibyście trafić. Is it good to have sharp people? Jest bardzo dobrze mieć takich, wiecie, takich zdecydowanych ludzi. Well, let me give you a suggestion. Pozwólcie, że wam coś zasugeruję. Once I was when I first started shaving, but as a teenager. Wiecie, kiedy pierwszy raz zacząłem się golić jako młody człowiek? I was very afraid to cut myself. Wiecie, bardzo bałem się zaciąć. So I said, I told my dad, can you please teach me how to shave? I poprosiłem mojego tatę, mówi, tato, czy mógłbyś mnie nauczyć, jak się golić? And so dad taught me how to shave, and I started using the same razor for several weeks. Wiecie, i kiedy zacząłem się golić, zacząłem używać tą samą razor, the same razor.
razor for several weeks. Yeah. I used the same razor. Nie wiem, czy to brzytwa, czy to prawda maszynkę do golenia przez kilka tygodni. It was not a machine, it was just the maszynka razor. Maszynka or razor? Razor. A to I jest brzytwa, wiesz, w takim razie. So, Żyletka. Sorry. And one morning he walks into the bathroom. Jednego razu ojciec wszedł do łazienki. And he looks at me and he sees that I don't feel a lot of pleasure in shaving myself. Wiecie, i on zauważył, że ja nie mam takiej wielkiej przyjemności, gdy się golę. And I'm scratching my skin all over. Ja, prawda, drapałem tą skórę moją na wokół. And he says, Vadim, what's wrong with you? Why are you so unhappy? Ojciec zapytał, Vadim, dlaczego jesteś taki nieszczęśliwy? O co chodzi? Well, because it's hard to shave. Mówi, to jest bardzo ciężko się ogolić. He said, how old is your razor? How old is your żyletka? Zapytał się, jak stara jest ta twoja żyletka? I said, well, Dad, it's 2 months. O, mówię, 2 miesiące. And he said, well, take a new one. Mówi, to weź nową. I said, but Dad, I'm afraid that the new one is sharp. I'll cut myself. Powiedziałem mu, tata, ale ona jest bardzo ostra i ja się zatnę. And my father says, well, you will cut yourself with this żyletka much faster. Take a sharp one. On powiedział, słuchaj, tą żyletką starą się szybciej zatniesz niż tą nową. He said, just learn to use it properly. Naucz się używać właściwie tej żyletki nowej. So, my dear friends, why am I using this illustration? Dlaczego ja używam tej ilustracji? I believe that having sharp church members. Ja wierzę, że kiedy macie tacy, wiecie, taki ostry, zdecydowany kościół. And having people who disagree with you. Ludzie, którzy nie zgadzają się czasami z tobą. Is not a problem. To nie jest problem. In fact, it's an advantage. Tak naprawdę to jest przewaga. I would rather be in a company of people who love their Bibles. Ja wolę przebywać, prawda, w towarzystwie ludzi, którzy znają Biblię, who are growing in Christ, którzy wzrastają w Jezusie, who are independent in their thinking, którzy są niezależni w myśleniu, who are prepared to check my sermon against the scripture, którzy są gotowi sprawdzić moje kazanie zgodnie z Biblią. And you will be like sharp razors. Będziecie jak ta ostra żyletka. Okay, but I'd rather have sharp razors than old razors. Tak naprawdę, to ja wolę naprawdę tą ostrą żyletkę niż tą starą, zardzewiałą. Because we can be a happier and a stronger church. Bo wtedy będziemy szczęśliwym i zdrowym kościołem. But how can we build up our knowledge of Scripture? Ale jak my możemy budować tą świadomość, wiedzę Biblii? One way is to study the Bible every day at home. Jedna droga to jest studiować Biblię każdego dnia w domu. It doesn't matter what time of the day. You can do it in the morning, in the evening, during the day. You choose the time. Niezależnie, kiedy to robicie, rano, wieczorem, po południu, wy wybierzcie sobie czas. If you spend just 15 minutes a day reading the Bible, jeżeli poświęcicie 15 minut czytania Biblii każdego dnia, it's only a little more than 1% of your time in the whole day. To jest mniej niż 1% każdego dnia. But what we need to do is make it a regular thing. Study the Bible every day. Ale uczyńcie to regularnym czasem, że to robić będzie każdego dnia. So one way is to study and read. Kiedy zaczniesz studiować i czytać. The other way is to actually share with other believers of what you learned. A drugą drogą to jest dzielenie się tego, to czego się tego nauczyłeś. Now where is that platform? Where is that company where we can share what we learned? A więc gdzie my możemy, prawda, na jakiej platformie my możemy się dzielić tym, co żeśmy się nauczyli z Biblii? In the Seventh-day Adventist Church globally, it's the Sabbath School. Praktycznie dla Adwentystów Dnia Siódmego to jest szkoła sobotnia. Let me tell you why I'm raising my voice for the Sabbath School today. Pozwólcie, że powiem wam, dlaczego ja mówię na temat szkoły sobotniej dzisiaj. Because the Sabbath School can become a powerful instrument to grow the church together. Dlatego, że szkoła sobotnia może być takim bardzo mocnym instrumentem do głoszenia Ewangelii. Because that's when we can come together and share what we think about the scripture. Dlatego, że my wtedy dzielimy się tym, czego się nauczyliśmy ze Słowa Bożego. And grow together. I możemy wzrastać razem. Let me tell you about the history of the Sabbath School in the Adventist Church. Pozwólcie, że wam powiem na temat historii powstania szkoły sobotniej. More than 100 years ago. Więcej niż 100 lat temu. At the end of the 19th century. Pod koniec XIX wieku. Adventists used to have camp meetings. Adwentyści praktykowali takie namiotowe zebrania.
And sometimes Ellen White, James White, would come to a certain region. A więc czasami Ellen White i James White w tym rejonie, gdzie byli. And everybody wanted to come and listen to Sister White. I każdy chciał, aby prawda posłuchać Ellen White. But she couldn't go to every church. Ale ona nie mogła bywać w każdym kościele. So they would organize a camp meeting. They would bring everybody together. A więc oni organizowali te właśnie namioty zgromadzenia, aby wszyscy razem się zgromadzili. Where they would sing, preach and teach. A więc oni tam będą śpiewać, kazać i będą się uczyć. But then there was a problem. Ale stał wynik problem. Sometimes the church members would invite their relatives and friends to come to the camp meetings. Czasami, prawda, członkowie zapraszali swoje rodziny na te spotkania. But many of those relatives had no idea what Adventists believed. Ale wielu z nich nie miało pojęcia, o czym ten kościół adwentystów jest. So once at one camp meeting. I jednego, prawda, podczas jednego z kempowego takiego zebrania namojtowego. They decided to organize a special class. Więc oni zdecydowali, że zorganizują specjalną klasę. For all the new people. Dla wszystkich nowych, którzy są wśród nich. And teach them the basics of the Adventist faith in that class. I oni będą im tłumaczyć te podstawy, prawda, adwentyzmu w tych klasach. And the reason why they did those classes. Powód, dlaczego to robili, was to prepare the new people for the main service. A więc aby ich przygotować do tego głównego, prawda, kazania. Explain some terms, some doctrines. Aby wytłumaczyć pewne nazewnictwo, prawda, w naszym kościele, pewne doktryny. Explain why we believe in the Sabbath. Dlaczego wierzymy w sabbat? Why we don't believe in hell? Dlaczego nie wierzymy w piekło? Tell them what the meaning of the term Adventist. Co to znaczy być adwentystą? Co to znaczy adwentyzm? So all these things were made to help the new people get acquainted with the Adventist teaching. A więc te wszystkie właściwie nauki miały po prostu pomóc, po prostu, aby ci nowi ludzie mogli zrozumieć nauki adwentowe. So originally the Sabbath school was organized to help people find Adventism as their church. I to miało pomóc tym ludziom, aby po prostu pokazać im, że Kościół Adwentystów jest kościołem. And also receive the three angels' messages truth. I również oczywiście, aby przyjęli trójanielskie poselstwo, że jest prawdą. So originally the Sabbath school was a mission. Tak naprawdę to szkoła sobotnia była przeznaczona na misję. But later a lot of leaders of the Adventist church started having a discussion. Więc później, prawda, przywódcy kościoła zaczęli rozmawiać między sobą. They said, we have these Bible schools for the new people. My mamy te studium dla nowych ludzi. And during that time, the church members are just walking around the campground doing nothing. A członkowie kościoła po prostu w tym samym czasie chodzą wokół, nic nie robią. Waiting for their relatives to finish the Bible class. Czekają na swoje rodziny, aby skończyli studium Słowa Bożego. And they said, let's organize the Bible class also for the church members. A więc zorganizujmy również klasy szkoły sobotniej dla członków. Where they could study together and grow in their knowledge of the Bible. Aby razem studiowali i wzrastali razem w świadomości. And also they said, let's organize it in a way that people will be able to speak and say what they believe. I zorganizujmy to właśnie te klasy, ażeby ci ludzie mogli się wypowiedzieć, prawda, rozmawiać między sobą. But there was a problem. Ale był problem. A lot of church members said, but those classes need to be taught by someone. Że te klasy powinny być prowadzone przez kogoś. The pastor cannot teach in every class. Pastor nie mógłby być w każdej klasie. Well, they said, well, let's appoint the church members to do the Sabbath school teaching. A więc mówi, wyznaczmy pewne osoby, żeby to uczynili. And a lot of members said, well, but the problem is that we are not teachers. Ale mówią, ale jest problem, ale my nie jesteśmy nauczycielami. One church member will say, I'm a farmer. Jeden powiedział, ja jestem rolnikiem. The other person would say, I am a blacksmith. I work with instruments. Wiecie, a ja jestem, prawda, robię instrumenty. Someone is a builder in construction. Powiedział inny, a jestem budowlańcem, robię konstrukcję. Someone is a doctor and says, but I have no teaching qualification. Wiecie, ja jestem lekarzem, ja nie umiem uczyć. How can we do that? Jak możemy to zrobić? And then the concept was born. I wtedy się zrodził się pewien koncept. And that's what the Adventist Church globally believes. I wtedy, prawda, cały Kościół w to uwierzył. That the teacher of the Sabbath school
że nauki, nauczanie w szkole sobotniej. He or she does not need to have a teaching qualification. Że w szkole sobotniej nie potrzebujemy nauczycieli wykwalifikowanych nauczycieli. Because the Sabbath school is not for that person to teach the class. Dlatego że nauczyciel w szkole sobotniej nie jest tym, który uczy. But to ask questions and let the members speak. Ale on zadaje pytanie i prosi o to, żeby członkowie klasy wypowiadali się. So the teacher of the Sabbath school is not like a solo singer, is not a soloist. Wiecie, dlatego też powiem, że nauczyciel w szkole sobotniej nie jest takim solistą. But the teacher of the Sabbath school class is like a choir director. Ale nauczyciel w szkole sobotniej jest jakby dyrygentem chóru. Where the church members sing and he just directs. Gdzie członkowie prawie klasy śpiewają, a on po prostu dyryguje. And that's how we grow together as a body of believers, as a community of believers. I wtedy my razem wzrastamy jako grupa, jako kościół, jako społeczność. That's how the Sabbath school was originally intended to be. I to był właściwie taka intencja powstania szkoły sobotniej. And also it was designed in a way. Oczywiście były zaprogramowane that when a Sabbath school teacher is sick and did not come, że jeżeli prawda nauczyciel klasy nie przyjdzie, any other member could stand up, get the lesson and teach. Że poszczególni członkowie klasy powstanie, któryś z nich i będzie ci uczył. So it was his duty to read the questions and let people speak and let people talk. Po prostu przeczyta pytanie bez lekcji szkoły sobotniej i po prostu będą rozmawiać, będą się uczyć. And the next Sabbath the teacher who was sick will heal and he will come back. Ale następnego razu, kiedy nauczyciel, prawda, wyzdrowieje, jak był chory, wróci i będzie kontynuował. So the Sabbath school has very good goals and good intentions. A więc powstanie szkoły sobotniej było bardzo celowe i powołane z ważnego powodu. Because number one, it's designed to help the new people who come to have a class so that they could learn the Bible. A więc na początku to były klasy zorganizowane dla tych, którzy byli w kościele po raz pierwszy czy świeżo, żeby po prostu przekazywać prawdę biblijną. And in the world often those classes are run by the pastor and they're called pastor's classes. I była też klasa, gdzie pastor, prawda, prowadził lekcje. To nazywało się klasa pastorska. But also the other classes are designed for the church members to share and grow together. A wszystkie inne klasy były przeznaczone, ażeby wzrastały razem i dzieliły się tymi doświadczeniami, które czerpią ze Słowa Bożego. So this is the intention. To była właśnie intencja, to był plan. This is a goal. To był cel. But what happened in real life? Ale co się stało w życiu? Historically, we as Adventists, historycznie my jako adwentyści, we attracted the following layers of society. My po prostu naśladujemy pewne wzory społeczeństwa. And we also developed the following professions. My po prostu naśladujemy pewne wzory pewnych z punktu widzenia zawodowego. For instance, we have a lot of doctors and nurses. My mamy dużo lekarzy i pielęgniarek. Globally, because of our emphasis on health, we attracted health professionals a lot. Dlatego, że my jesteśmy bardzo nastawieni na zdrowie, mamy dużo lekarzy i pielęgniarek. We also historically attracted large numbers of teachers. I historycznie mamy dużo nauczycieli. Because teachers usually are interested in study. Dlatego, że nauczyciele są zainteresowani studiowaniem. And we are a church that loves their Bibles. A my jako kościół kochamy studiowanie Biblii. And therefore doctors and teachers are always a very high percentage in the Adventist church. I zawsze kościół Adwentystów ma duży procent, prawda, lekarzy i pielęgniarek. In fact, if you go to an average church in the United States, jeżeli byście pojechali do Ameryki, przeciętny kościół w Ameryce, two-thirds of any congregation will be teachers and doctors or nurses. Praktycznie będzie dwie trzecie to są lekarze i pielęgniarcy. Okay. That's how historically we developed. Tak historycznie myśmy się rozwijali. Try to think about Poland. Pomyślcie na temat Polski. You remember when the communist bloc fell apart. Wiecie, kiedy komunizm upadł. And there was an opportunity to preach the gospel in public in Poland. Była ta możliwość, aby głosić Ewangelię publicznie w Polsce. And in 1990s there were many evangelistic campaigns in Poland. W 90-tych latach było bardzo dużo kampanii
ewangelizacyjnych w Polsce. The vast majority of people who came from the community to those programs. Większość ludzi, która przychodziła z, prawda, ze środowiska do, na te wykłady w Polsce. They were teachers and doctors. To byli lekarze i, prawda, nauczyciele. Globally we are a church of a lot of people with high education. Globalnie my mamy bardzo dużo ludzi z wysokim wykształceniem. And now this is where we have a problem. I tu zaczyna się problem. A lot of these teachers, a lot of these academics would come and teach a Sabbath school class. I wielu z tych właśnie wykształconych ludzi są nauczycielami w szkole sobotniej. And because they're professionals. Ze względu na ich, prawda, zawodowe, prawda, życia. They do it very well. Oni to robią dobrze. And the other members, inni członkowie, who are not qualified in teaching, którzy nie są wykwalifikowanymi nauczycielami, someone who did not have a teaching profession in life, którzy nie mają, prawda, te wykształcenia nauczycielskiego, someone who doesn't have public speaking skills, którzy nie mają takiego, wiecie, publicznego, takiej możliwości przemawiania, they're saying, well, I can't do that. Mówią, ja nie mogę tego robić. I will never be able to be on the same level as this teacher. Ja nie dojdę do takiego poziomu jak ten nauczyciel. She's so intelligent. Ona jest bardzo inteligentna. She read so many things. Ona czytała tak wiele. She knows history. She knows theology. Zna historię, teologię. And who am I? A kim ja jestem? I'm only a welder. I fix. Ja jestem spawaczem. I fix taps and water supplies. Ja jestem hydraulikiem, nic nie umiem. And because of that, there sometimes appears this complex that not all of us can do it. Wiecie, u niektórych jest taki kompleks, że ja nie potrafię nic zrobić. The other problem that we often have in our churches. A inny problem, który mamy w naszym kościele. I call it Laodicea. Ja to nazywam Laodicea. We just don't want to do it. That's it. My po prostu nie robimy, nie chcemy tego robić. It's very simple. We just don't want to do it. Po prostu jest takie proste. Ja nie chcę tego robić. All right. And well, he is that teacher. Oh, we love him. We love listening to him. My kochamy go. Niech on to robi. But my brothers and sisters. Ale bracia i siostry. What we end up with. To na czym skończymy. Is a small group of leaders. To małe grupy, takie liderzy takich małych grup. Who are trying to carry the load. Którzy, prawda, próbują wziąć ten cały ciężar. And everybody else not taking the role. A nie wszyscy biorą odpowiedzialność za tą pracę. Let's look at the birds in the sky. Popatrzcie na ptaki na niebie. Birds who migrate for winter. Ptaki, które emigrują na zimę. You know that birds fly in what they call a V shape, like letter V. Yeah. Te ptaki podróżują w takim układzie V. Układzie V, tak. Yeah. And the strongest birds are in the middle. Ci najmocniejsi są w środku. And the weakest birds are in the end. A te najsłabsze są na samym końcu. Because as the birds fly. Dlatego kiedy ptaki fruną. The ones who are up front. Ten, który jest na przodzie. They wave their wings. On macha tymi skrzydłami. And they send the air to the birds in the back. On wysyła, przekazuje te powietrze na tył. And that air supports the birds in the back. I te powietrze wspiera te ptaki na tyle. So the bird in the middle. A więc ten ptak na środku. Carries the greatest load for the whole pack. On bierze odpowiedzialność, największą odpowiedzialność za to, co się dzieje tam. But if you look carefully at the birds as they fly, ale kiedy patrzycie ostrożnie, jak te ptaki fruną, you will see that the birds up front, they constantly change positions. Te ptaki w pewnym momencie zmieniają pozycję, wymieniają się. They will, once the bird up front gets tired, it goes back and now the bird goes up front. I ten ptak, który był na przodzie, kiedy się zmęczył, on odchodzi, a ktoś inny ptak na jego miejsce zajmuje. Because the birds realize if we don't help each other, we will not survive. Te ptaki zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli oni sobie nie pomogą nawzajem, nie przetrwają. They have to travel thousands and thousands of kilometers. One muszą podróżować tysiące kilometrów. And only by supporting each other they can survive as a pack. I oni jedynie mogą przetrwać, jeżeli będą sobie wzajemnie pomagać. My brothers and sisters, the church is the same. Kochani siostry i bracia, Kościół jest tak samo. Because in the church,
Dlatego że Kościół. If we support each other. Jeżeli będziemy wspomagać się nawzajem. We will be successful. Będziemy odniesiemy sukces. We will be healthy. Będziemy zdrowi. We will be strong. Będziemy silni. We will be healthy. Będziemy zdrowi. And we will all grow together in Christ. I będziemy wszyscy wzrastać w Chrystusie. And therefore, dlatego też, this is my call to Dandenong Polish Church. To jest moje wezwanie albo mój projekt dla Kościoła Adwentystów w Dandenong. I want to raise the awareness of the Sabbath School today. Ja chciałbym wzbudzić takie zainteresowanie szkołą sobotnią. And let tell you that you do not have to be as good as someone else to give a Sabbath School class. Musicie zdawać sobie sprawę z tego, że nie musicie tak dobrze jak ktoś tam inny, aby prowadzić szkołę sobotnią. In fact, if you want to help but don't know how to do it, we will teach you. Jeżeli chcecie pomóc, a nie wiecie jak to zrobić, my wam pomożemy. It's very easy. Jest bardzo łatwo. And what I was thinking of playing this game with you today, but I will play this game to you with you next time. Ja myślałem, aby zabawić się z wami w pewną grę, ale zrobimy to innym razem. Next time, what I will show you that I can teach any person in this church, regardless of qualification, to become a Sabbath School teacher in 5 minutes. Ja wam nauczę was następnym razem, jak w ciągu 5 minut staniecie się dobrymi nauczycielami szkoły sobotniej. I'm not joking. 5 minutes, and I will make you a Sabbath School teacher. Ja nie żartuję. To jest 5 minut. And I will show you how to do it. I ja pokażę wam jak to zrobić. But my precious brothers and sisters. Ale moi kochani bracia i siostry. We are one family. My jesteśmy jedną rodziną. And the time has come for us. I czas przyszedł na nas. To fly to God's kingdom together. Aby lecieć razem do Królestwa Niebieskiego razem. Read the Bible. Czytajcie Biblię. Love the Lord. Kochajcie Pana. And if you want to criticize me, feel free to do so. Jeżeli chcecie mnie krytykować, róbcie to. And you can even approach me and say, Pastor, I disagree with you. Możecie podejść do mnie i powiedzieć, słuchaj, ja się nie zgadzam z tobą. I like people who disagree with me. Ja lubię takich, którzy nie zgadzają się ze mną. Because then I know that you're independent. Wtedy ja wiem, że jesteście niezależni. That you think for yourself. Że myślicie sami o sobie. That you are growing yourself. Że wzrastacie. And that you are strong in Christ. I jesteście silni w Chrystusie. I want to be in a company of sharp razors. Ja chciałbym być prawda w towarzystwie ostrych żyletek. Okay. And finally, this is also very important. I to jest bardzo ważne. When it comes to the end of time. Kiedy dochodzimy do końca czasu. Because we as the church. Dlatego że my jako kościół. We're heading towards the second coming of Christ. My idziemy w kierunku drugiego przyjścia Chrystusa. And you know that the last crisis in the history of the world. I wiecie, że ostatni kryzys na tym świecie. Will be around some most important doctrines in the Bible. Będzie rozchodził się rozbijał się o najważniejsze doktryny Słowa Bożego. And you know that there will be a time of trouble. To będzie czas problemów. And the Bible tells us. I Biblia nam mówi. That the only way for us to survive the time of trouble. Że ci, którzy mogą przetrwać ten czas problemu. Is to know your Bible very well. To jest jedynie pod warunkiem, żeby znać swoją Biblię. Because at the end of time. Dlatego że koniec czasu. Because the Bible says there will be only two things. Biblia mówi, że będą tylko dwie rzeczy. There will be the seal of God. Będzie tylko pieczęć Boża. And there will be the mark of the beast. I będzie znak bestii. And all mankind will be divided. I cała ludzkość będzie podzielona. And Lucifer will do his best. A Lucifer zrobi to, co najlepszego w jego wydaniu. To persuade you to accept the mark of the beast. Aby przekonać was, abyście wzięli ten znak bestii. How can you be protected? W jaki sposób możecie być zabezpieczeni? How can you ensure your safety? Jak możecie zabezpieczyć swoje bezpieczeństwo? And there's only one way. Jedyna jest jedna droga. Read the Bible. Czytaj Biblię. Study the Bible. Studiuj Biblię. Immerse, put yourself in the Bible. Wgłębiaj się, czytaj, studiuj Biblię. And stay strong in God's truth. I bądź mocny w Ewangelii. Because that will carry you forward to God's kingdom. Dlatego to was pokieruje do Królestwa Niebieskiego. Dandenong Polish. Dandenong Polish. Be like Bereans. Bądźcie jak Berejczycy. Amen. Amen.